Motor, uwaga na wstecz! Motor, uwaga na wstecz! Uwaga na wstecz! Daj prawo na burt! Sternik w lewo na środek kółek. Cześć Potersi, jesteśmy na ORP Orzeł, wyszliśmy dzisiaj z portu, przeżyjemy tutaj 24 godziny, zjemy kolację, ale najpierw zobaczymy, jak ją się przygotowuje. Później spędzimy trochę czasu w kiosku, jesteśmy na pokładzie, zobaczycie kadry z drona, piękne kadry z drona. Może się prześpimy, a może nam sił wystarczy. Rano wstaniemy, zobaczymy wschód słońca, zjemy śniadanie, pokręcimy się jeszcze po pokładzie, zjemy obiad i zabiorą nas z powrotem do portu. A orzeł popłynie dalej. W dół! Góra! Tutaj się łapie podziejkami, a drugi jest tutaj dookoła. Okej. Okay. Tu gdzieś jest tam na jakaś. Ta klamra akurat z boku, a to ten bedrowy, wtedy to daje się tu, a ten... tu widzę, że zaplątała się ta. O. No. Tu jest chyba ten dolny. To jest ten dolny, tak, okay. To sobie tu się wpina. A tu mam ten boczny, dobra. I wtedy zapina się na tym bocznym. Na przykład jak sprawdzamy ten aparat tam w slipie przed wejściem do wody, czy jest sprawny, tak? No to odkręcamy i testujemy każdą butlę, sprawdzamy ciśnienie. Mm-hmm. I tutaj jest ten zawód podawczy, to wtedy z jednej butli od razu, a z drugiej czekamy, aż to powoli jakby ten tlen się uzupełni. Marynarka wojenna. Idziemy zobaczyć, jak jest kolacja szykowana. Na okręcie chłopaki szykują w kambuzie kolację. Przejście! Nie puszczajcie tego. Ale to nie ten sernik, tam ten był z wiórkami. Tam z wiórkami, no to jest... Dobra, dziękuję. Janowski. Do oficerów? Nie tam dalej. Dawaj, Dawid, masz. Dawid, nie dawaj. Dawid, a dzisiaj w ogóle wiecie, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sernika? Tak? Dlatego mamy. Widzisz? Ja nie wiem. Kuk doskonale wie, co dzisiaj powinno być. Dlatego ja też przyniosłem sernik. Spójrz, to przed ramię pucharza. Na
na pokładzie ORP Orzeł serwowany jest sernik. Kucharz właśnie kroi dla załogi sernik do pysznej czarnej kawy. Nasz wspaniały kucharz, najlepszy na świecie. I fakt jest taki, że dzięki wam oni ten sernik roznoszą, nigdy nie było. No, to no mam, ja, mówię, że macie, macie lepiej, bo są goście, tak? Przyszedłem właśnie tutaj, mówię, nie chcecie do końca zostać? Słuchajcie, no my możemy z wami pływać jako goście zawsze, nie? To co? Jeden dla mnie, nie? Karał gadał, chyba, nie zajęczać tego kręgu. Rada, żeby się wszystko zaczął. Kruszy się idealnie. Tak się kruszy, jak powinien się kruszyć średni. Co? 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 I tu je tak trzymać. Jak już kiedyś wspominaliśmy, kambus jest usytuowany w połowie okrętu, plus minus. Z racji tego, że jak jest budowa okrętu, po środku najmniej buja. To już wspominałem, że zupa wtedy się nie wylewa z gara. Widzę, panowie tutaj obieracie czosnek, kroicie ogóreczki. No tak, witamy u nas na kambuzie. Co tu? Właśnie, no przygotowujemy wszystko do kolacji. Dzisiaj na kolację będziemy mieć tatar wołowy z ogóreczkiem i z cebulką. Do tego pomidor z mozzarelką i zapiekanki z sosem czosnkowym. Pyszności jednym słowem. No staramy się, staramy się. To... Pracujemy, żeby załoga była zadowolona. A szczególnie dowódca nasz. To no najważniejsze. To chyba dzisiaj tak specjalnie, bo goście są, co? Nie, to jest, jest lepiej też. To musimy częściej zaglądać, co? Oczywiście zapraszamy bardzo. Ogólnie jest nas tu trzech, no ale że jest sezon urlopów, to jest tutaj no właśnie... też trzeba odpocząć czasami, wiadomo. Tak. Ale powiem tak, że zapachy są naprawdę niesamowite. Te pieczareczki, kiełbaski, boczuś, ta wołowinka, czosnek, ogóreczki tak mieszają się tu w powietrzu, że mi ślinka już cieknie na tą kolację. No dlatego każdy tutaj zagląda co chwilę. No widziałem właśnie, nawet sam przed chwilą podkradłem kawałek sernika, bo dzisiaj... też na specjalną okazję był sernik, bo jest Międzynarodowy Dzień Sernika, prawda? Tak. Widzę, że kalendarz świąt taki gastronomiczny tak, mamy też tutaj obowiązuje. Oczywiście. No właśnie, był sernik wydany do kawy niedawno. Kawa też była pyszna. Piłem na kiosku przy Helu. Naprawdę pyszna kawa. Wiadomo, kawa na wodzie smakuje lepiej. I oczywiście w taką temperaturę to też serwujemy kawę mrożoną, jak sobie dowódca zażyczy. No była taka dyskusja, zwykłą czy mrożoną, ale tak. Jednak tradycja musi być podtrzymywana. No, oczywiście, czarna bez cukru. Czarna bez cukru, obowiązkowo budząca i ze smakiem wypita i z widokiem. Panowie cały dzień tu, co? Od wczesnych godzin porannych. No, od czwartej. Od czwartej. Do 22. Do 22 i cały czas śniadanie. Jesteśmy tutaj dostępni. Śniadanie, obiad, kolacja bez przerwy. Śniadanie, po śniadaniu przygotowujemy obiad, po obiedzie. A po kolacji już szykowanie pewnie pod śniadanie, żeby rano wstać, tylko tak, już zakręć tak w międzyczasie, wszystko. Między obiadem, a właśnie kolacją już sobie mniej więcej przygotowujemy na śniadanie. I jutrzejszy obiad. Schabowe wybite, frytki super. Pocięte. No, w pyszności będą. No, staramy się, żeby tutaj... Załoga była zadowolona. Załoga chwali, mówi, że najlepsi kucharze. O, to dziękuję. Pomyśl na okrętach podwodnych, kucharz musi być dobry. Tak, bo inaczej wylądowalibyśmy za burtą. A tego nikt nie chce. Tak. To, no. Tu herbata. Tego ostatniego przyjadę. Dla załogi. Tutaj są, zobacz, kiełbaska, boczuś. Pieczareczki przygotowane do zapiekanek. Takie domowe, swojskie zapiekane. Nie jakieś takie, idziesz do sklepu, bierzesz paczka do pieca. Nie, chłopaki robią sami zapiekanki dla marynarzy, dla nas, dla gości, żebyśmy poczuli takie pyszne, prawdziwe smaki domowe. Zobaczcie, góreczek pokrojony w pasteczkę, sos czosnkowy, tatar. Niesamowite rzeczy. Thank you.
piecyka? Te piece konwekcyjne, takie współczesna technologia, to dużo daje w takim małym pomieszczeniu, nie? Piec nie to, bardzo, co kiedyś tak. było. Bardzo dobre to są piece i w nich można praktycznie zrobić wszystko. Trzymają się do 300 stopni, pizza wychodzi perfekcyjna. Jeden piec i tak naprawdę cały okres wykarmiony. Cały okres wykarmiony, można powiedzieć, jak potrzeba. Gotuję, piecze i oczywiście na parze również. Czyli kiedyś było trudniej. No kiedyś oczywiście się robiło na tych obok, co są blachach. Płyta grzewcza. Ciekawostka. Na zrób to jeszcze tu. Statkach, okrętach stosuje się takie sporniki z przedziałkami od wielkości gara zależnymi, wstawia się dodatkowe przedziałki, żeby podczas sztormu, bujania garnek nie zjechał z pieca czy ze swojego stanowiska, blokowało się i garnek stabilnie, sztywno stał tam, gdzie powinien. To ja podkradam kawałek ogórka i uciekamy. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Uciekamy. Już tak. Prędkość 4,8. Góra! A wezmę, pogadam z Januszem. Za ile będzie ci mniej więcej miejsca. O, dzięki piękne. Zaczekamy, tak? Nie, ja już działam. Odczytuję namiar na wieżę kościoła w Jastarni. 337. Namiar na latarnię Hel. 104. Kwituje nawigator zapisać. Kwituje, nawigator zapisać. No i teraz chłopaki tam sprawdzają, gdzie jesteśmy. Dzięki tobie będziemy. Tak, wiemy, gdzie. Ale to, będziemy bezpieczni. To oni mają. Bezpieczni będziemy. Mają ten i ten. A to, my jesteśmy na przecięciu dwóch namiarów. Dobra, no ale to skąd oni wiedzą, pod którym kątem ten ustawić, tą i tą? Przygotowanie mesowych do wydawania kolacji. Stelnik, ser, lewo na bord! Lewo na bord! Lewo na bord! Słuchajcie, jesteśmy już po kolacji. Była pyszna. Przepraszamy, że nie pokażemy wam tego, ale no nie chcieliśmy, tu jesteśmy w gościach, nie chcieliśmy, że tak powiem, z kamerą
przy jedzeniu, jak każdy siedzi, odpoczywa, bo to jest taki moment też odpoczynku, je tą kolację, nie chcieliśmy tutaj przeszkadzać. Teraz już zbliża się zachód słońca, także my pędzimy na górę do kiosku. Góra! To był intensywny dzień. Parę baterii poszło. Trzeba się podłączyć do ładowania. Tak, ładuje. Można włożyć ostatni łyk wody. I można iść się położyć. To co, pora się położyć. Intensywny dzień, dużo wrażeń. Powiedz widzom, w jakiej kajucie jesteśmy. Jesteśmy w kajucie oficerskiej, 8-osobowej. Jest tu dosyć ciepło, szczególnie jestem w bluzie, także śpiwora nie będę rozkładał, posłuży mi jako poduszka. Nogi se podkurczę, plecak zostanie wtedy w kącie. W ogóle zobaczcie, co dzisiaj dostaliśmy. Czapkę. Dywizjon okrętów podwodnych ORP Orzeł. To jest moje. Pewnie zostawiłaś w mesie oficerskiej, tam jak podłączyliśmy sprzęty do ładowania, żeby było na czym pracować od rana. Także ja się zdrzemnę parę godzin, z 2-3. Do zobaczenia.